Z żalem muszę stwierdzić, że ten świat jest światem prawdziwych kłamstw i niechcianych wojen. Zawsze tak było, że dwoje ludzi, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, rywalizowali między sobą i chcieli dominować jedni nad drugimi. Ponieważ jedni byli słabsi, drudzy byli silniejsi. I w związku z tym silniejsi musieli wykorzystywać słabszych. I w związku z tym powstały wszystkie legendy tego świata. Począwszy od archeologii, od darwinizmu, od einsteinizmu, wszystkie te teorie, które są udowodnione i jakby sfabrykowane, ale namacalne, wszystkie są udowodnione przez to, że są stworzone post factum. Czyli jak gdyby nie było ich, a potem już były, bo ktoś je zrobił. I wszystkie te legendy powstały po prostu, mają swoje kluby, swoich zwolenników oraz popleczników. O, i dinozaury, i wyprawy na księżyc oraz dalej, oraz UFO i wszystkie latające stworzenia, te ludzkie i te mechaniczne i te żywe, jak gdyby no, są, istnieją, są namacalne, są stworzone przez kogoś kiedyś. Ktoś kiedyś coś wymyślił, a potem już udoskonalał to tak długo, aż osiągnęło stan dzisiejszy, który jest namacalny. Ale wszystko jest wymysłem, wytworem wyobraźni. Wszystko jest efektem zmagań oraz wygranych pojedynków i walk. Zawsze jakieś gatunki wypierały jakieś gatunki, jakieś nacje wypierały jakieś nacje, jakiś pomysł wypierał inny pomysł. Jakieś słowo wypierało inne słowo. W związku z tym wszystkie obiekty, dowolne istniejące obiekty, zawsze ze sobą rywalizują, ponieważ są te, które były wcześniej i są te, które będą później. W związku z tym nawet nieśmiertelność ma swoje następstwo. Nie chcę w tej chwili mówić, co jest następstwem nieśmiertelności, ale nie jest to nic miłego, ponieważ nieśmiertelność też nie jest niemiła. Wszystko musi trwać.